Dobry wieczór państwu, Kacper Boroń, doradca podatkowy, Kancelaria Mencen. Pomimo tego, że obecnie prace dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej są na etapie wydania stanowiska przez Senat, aktualnie ten projekt ustawy został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Więc ustawa jeszcze nie weszła w życie. To jest to temat na tyle ważny, co widzimy zresztą już po zapytaniach naszych klientów dotyczących tej fundacji rodzinnej, że stwierdziliśmy, iż nie ma na co czekać i będziemy pewnie w najbliższym czasie bombardować Państwa dość intensywnie informacjami dotyczącymi tego tworu. Ja dzisiaj skupię się na przekazaniu Państwu informacji podatkowych związanych z funkcjonowaniem tej fundacji. W przyszłym tygodniu koleżanki z działu prawnego opowiedzą Państwu o takich prawnych aspektach funkcjonowania tej fundacji, czyli. O tym, w jaki sposób ją w ogóle założyć, co musi być zawarte w tym w statucie fundacji. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o e, podatkach. E, siłą rzeczy muszę również wspomnieć o kilku aspektach prawnych, dlatego że jest to ze sobą nierozerwalnie e, powiązane. Więc, na samym wstępie, co to w ogóle jest fundacja rodzinna. Fundacja rodzinna jest osobą prawną i tak naprawdę została stworzona do kilku celów. Pierwszym celem jest gromadzenie majątku, drugim jest zarządzanie tym majątkiem, a trzecim jest spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów owej fundacji. I żeby osiągnąć tak naprawdę te wszystkie pozytywne aspekty związane z podatkowe aspekty związane z funkcjonowaniem tej fundacji to ta fundacja musi prowadzić y, konkretne rodzaje y, działalności y, wymienione w y, ustawie. Y, pierwszym rodzajem działalności jest zbywanie mienia o ile mienie nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Kolejnym rodzajem działalności jest najem lub dzierżawa, lub udostępnianie mienia fundacji. Fundacja może również przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni albo podmiotów, które mają charakter y, podobny. Y, ważne, że te podmioty mogą mieć siedzibę w kraju lub też za granicą. Kolejnym rodzajem działalności, yy, które taka fundacja może prowadzić, yy, korzystając ze zwolnienia z CIT-u, yy, jest nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. E, może taka fundacja również udzielać pożyczek spółkom kapitałowym e, lub osobowym lub też beneficjentom. Ważne, że w tych spółkach taka fundacja y, powinna posiadać udziały lub akcje, albo w spółkach osobowych powinna posiadać ogół praw i obowiązków jako wspólnik. E, może również prowadzić działalność związaną z obrotem zagranicznymi środkami płatny, płatniczymi. E, oraz prowadzić przedsiębiorstwo w ramach e, go, gospodarstwa e, rolnego. E, no i tak naprawdę, e, w, jeżeli będziemy sobie działać w tym y, y, zakresie działalności, to można powiedzieć, że samo funkcjonowanie tej fundacji rodzinnej samo opodatkowanie będzie bardzo zbliżone do estyńskiego cit -u. Nawet można powiedzieć pod pewnymi kryteriami bardziej korzystne. Mianowicie, jeżeli fundacja będzie prowadziła tę działalność, no to nie będzie tutaj obowiązku zapłaty podatku CIT w toku prowadzenia samej działalności. Ten obowiązek on wystąpi dopiero w momencie transferu zysku do beneficjentów, więc warto tutaj podkreślić, że te wszystkie pozytywne aspekty związane z funkcjonowaniem tej fundacji osiągamy tylko, jeżeli prowadzimy tę działalność wymienioną w tych siedmiu punktach. Co się stanie, jeżeli nie będziemy prowadzić tej działalności w Fundacja będzie musiała płacić aż 25% podatek CIT, co jest niezbyt korzystne, dlatego że normalnie, normalnie ten podatek wynosi maksymalnie 19%. Więc lepiej nie wychodzić poza ten, poza ten zakres, który przed chwilą wskazałem. I teraz może już przejdę. Przejdę do y, konkretnych y, informacji związanych z opodatkowaniem, ale przed tym warto y, wspomnieć y, o tym, y, w, jak ta fundacja trochę w ogóle funkcjonuje. Tak naprawdę, przed chwilą wskazałem, że to jest taki twór, który ma te trzy główne cele, czyli kumulację majątku, zarządzanie majątkiem no i świadczenie. E, świadczenia na rzecz beneficjentów tej fundacji. E, tak naprawdę takim beneficjentem fundacji jest e, może być osoba fi fizyczna, również sam fundator e, ró lub organizacja pożytku e, publicznego. No i otrzymywanie świadczenia może skutkować różnymi konsekwencjami podatkowymi. W zależności od tego, kto będzie odbiorcą takiego świadczenia. E, I tak, głównym y, tutaj założeniem jest całościowe zwolnienie y, w, tej fundacji z y, płacenia podatku dochodowego. Ale no nie do końca y, można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z całościowym zwolnieniem, dlatego że, jak wcześniej wspomniałem, jeżeli fundacja wyjdzie poza ten zakres działalności, o którym mówiłem na początku, zapłaci 25% podatek. Jeżeli chodzi o samo to sytuacja wygląda następująco załóżmy. Fundacja prowadzi sobie działalność, zajmuje się wynajmem tego majątku, który został do niej wniesiony. No i wypłaca wypłaca świadczenia na rzecz, na rzecz beneficjentów. No i załóżmy sobie w pierwszej kolejności, że takim beneficjentem nie jest osoba najbliższa względem, fundatora, czyli nie jest to y, tak zwana osoba z grupy, z grupy tej zerowej y, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku fidar y, czyli nie jest to powiedzmy małżonek, wstępni, wstępni czy rodzeństwo. Y, jest to osoba, która powiedzmy jest, jest spoza, y, spoza tej grupy. No jak w tej sytuacji będzie wyglądało opodatkowanie. Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie takie na, na bieżąco, tak, na bieżąco tej fundacji, to można powiedzieć, że nie płacimy tego, tego podatku, jeżeli prowadzimy tę działalność, która jest wymieniona w tych siedmiu punktach. Natomiast jeżeli wypłacamy zysk z tej fundacji, no to tak, musimy pobrać 15% podatek CIT, no, i w dalszym etapie, jeżeli osoba jest spoza tej grupy zerowej, również na tym pułapie trzeba będzie zapłacić podatek PIT. Więc można powiedzieć, że efektywne opodatkowanie to jest 15 plus 15 dla osób spoza, spoza kręgu tych osób najbliższych. No nie wygląda to zbyt, zbyt korzystnie, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że z reguły, z reguły jeżeli powiedzmy planujemy jakąś sukcesję biznesu, to w tę sukcesję zaangażowane są osoby najbliższe. Podobnie, podobnie zapewne sytuacja w większości przypadków wyglądałaby tutaj, biorąc pod uwagę... E, negatywne skutki podatkowe, czyli te 15 plus 15, dlatego że jeżeli będziemy wypłacać świadczenia na rzecz beneficjentów, które są e, osobami najbliższymi w stosunku do e, fundatora, to nie mamy do czynienia z tym drugim podatkiem PIT, czyli można powiedzieć, że nasze efektywne opodatkowanie e, spadnie do 15%. Tak, czyli y, będziemy mieli do czynienia tylko i wyłącznie z obowiązkiem zapłaty podatku CIT przez spółkę, przepraszam, przez fundację y, w momencie wypłaty tego y, tych świadczeń na rzecz beneficjentów. Natomiast jeżeli te, ci beneficjenci będą osobami najbliższymi w stosunku do fundatora, ten podatek w ogóle y, już nie będzie na ich pułapie płacony. Czyli widzimy, że jest tutaj tak naprawdę sporo do, sporo do zrobienia. Ta fundacja daje nam bardzo wiele możliwości, które, które mogą stanowić swego rodzaju taki wehikuł, jak już ktoś to z doradców podatkowych ujął taki wehikuł podatkowy do optymalizacji. Więc przy odpowiednim zaplanowaniu tej struktury i beneficjentów, którzy mają korzystać z, tej, z tych dóbr i tych świadczeń, fundacji, można tutaj naprawdę sporo, sporo osiągnąć. Teraz przechodząc do, przechodząc do opodatkowania. Sytuacji, jeżeli wyszlibyśmy poza ten zakres tej działalności, no to w takiej sytuacji podatek wynosi 25%. No i mamy tutaj pewną, można powiedzieć, furtkę, mianowicie nie ma opodatkowania CID w momencie wypłaty zysków z takiej fundacji, czyli płacimy można powiedzieć na bieżąco ten podatek CIT, natomiast przy wypłacie nie pobieramy kolejnego podatku. E, natomiast y, sytuacja y, sytuacja wygląda e, identycznie, jeżeli chodzi już o podatkowanie na pułapie beneficjentów. E, mianowicie e, również jeżeli beneficjenci są spoza tej grupy zerowej, czyli jeżeli to nie jest nasza najbliższa rodzina to podatek wyniesie 15%, co daje nam efektywne opodatkowanie tam po przeliczeniu procentu składanego na poziomie 36 i tam 25%. Natomiast jeżeli beneficjentem takiej fundacji, która prowadzi działalność gospodarczą, spoza yy, tego kręgu działalności, która została przeze mnie wymieniona yy, na samym początku, no to efektywne opodatkowanie wyniesie 25%, dlatego że można powiedzieć, że w takim przypadku fundacja płaci tylko 25% podatku. No i, no i później przy wypłacie świadczeń na rzecz beneficjentów z, tego, z tej najbliższej rodziny fundatora nie ma już kolejnego podatku. No i dochodzi tutaj do swego rodzaju. Swego rodzaju takiego, yy, m, zastanawiam się, czy do końca yy, przemyślanego, yy, czy, czy, czy do końca ta sytuacja została przemyślana przez yy, tworzących tę ustawę, dlatego że yy, jeżeli fundacja będzie opodatkowana tą karną stawką 25%. A w beneficjentem będzie osoba najbliższa, no to efektywne opodatkowanie nam wyniesie 25%, e, przy dużym cicie, nawet w sumie przy małym cicie. E, efektywne opodatkowanie przy małym to jest 26 i tam około 30% e, pit plus tit, e, natomiast przy dużym cicie jest to dwa, 34 i około 40%, e, czyli prowadząc fundację, która Wykracza poza ten zakres działalności, która jest, który jest zwolniony z podatku CIT na bieżąco. Możemy i tak i tak yy, kolokwialnie mówiąc, sporo tak, bo efektywne opodatkowanie i tak i tak będzie niższe niż efektywne opodatkowanie, nawet przy yy, małym yy, CIT-ie. Przechodząc teraz dalej, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kwestię związaną z opodatkowaniem tych beneficjentów, no to jeżeli już dojdzie do tego opodatkowania czyli jeżeli tymi beneficjentami już, kolejny raz podkreślam, będą osoby spoza tej najbliższej rodziny, no to. Taki przychód będzie, e, będzie zaliczany do e, innych źródeł na gruncie e, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I bardzo ważne jest to, że ta stawka 15% będzie zryczałtowana tak? czyli nie, nie dojdzie do takiej sytuacji, e, w której e, dotknie nas jakakolwiek progresja związana z z y, tymi świadczeniami, dlatego że normalnie jeżeli osiągamy przychody z innych źródeł, no to mamy normalnie skalę podatkową, mamy y, podatek 12%, później mamy 32%, natomiast tutaj jeżeli y, będziemy otrzymywać takie świadczenia, to pomimo tego, że to będzie, będą inne źródła, to będziemy cały czas y, płacić y, ten 15% y, podatek. Takim podmiotem, który będzie zobowiązany do pobrania takiego podatku będzie co do zasady fundacja z jednym wyjątkiem, w sytuacji kiedy mienie, które będzie wypłacane, świadczenie, które będzie wypłacane na rzecz takiego beneficjenta, będzie, w, będzie wypłacane w formie innej Niż świadczenia pieniężne. Mianowicie, w takiej sytuacji, podmiotem, który będzie zobowiązany do zapłaty podatku, będzie sam beneficjent. No i jest to sytuacja, no można powiedzieć, dość wątpliwa, no dlatego, że co, co jest celem tej fundacji, tak? Jest kumulowanie majątku przez wiele lat, tak, i zabezpieczenie jakoś tej sukcesji. Natomiast można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś dostaje duże świadczenie, powiedzmy, no, w majątku fundacji jest, jest powiedzmy, nieruchomość czy drogie auto, tak. E taka osoba, która otrzyma takie świadczenie i będzie zobowiązana do zapłaty podatku, mm. Powiedzmy, wartość auta to jest 5-6 milionów złotych. Termin, jaki tutaj został ustalony na zapłatę takiego podatku, to jest 10 dzień miesiąca, następujący po miesiącu, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie. No i można sobie tutaj to przeliczyć, że w ciągu tak naprawdę tego okresu, czyli do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy zostało otrzymane takie świadczenie, O auta, które jest warte powiedzmy te 6-7 milionów, trzeba będzie zapłacić ten podatek 15%. Co jest tutaj, no nie lada, nie lada obciążeniem. Nie lada obciążeniem, i to jest pierwsza, pierwsza taka sytuacja, która myślę wymagałaby nieco innego uregulowania. Mianowicie przedłużenia, może tego terminu, no bo można sobie również wyobrazić sytuację, kiedy ktoś otrzymuje powiedzmy cały majątek z fundacji rodzinnej, który jest wart kilkadziesiąt milionów złotych. Tak? No i tutaj już mamy na tyle wysoki podatek, że te, ten okres, który został wskazany w ustawie, może być po prostu zbyt, zbyt krótki i taka sytuacja. Może spowodować absurdy, które spowodują, że no, nikt nie będzie chciał tych środków w ogóle ruszać, tak, czy, tych, czy tego majątku, który został w tej fundacji zgromadzony. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo, samo opodatkowanie tej takiej działalności bieżącej oraz wypłat takich bieżących. Na rzecz beneficjentów czy fundatora. Myślę, że te wszystkie kwestie zostały omówione. Natomiast warto tutaj jeszcze wspomnieć, myślę, o również ważnych rzeczach. Pierwszą rzeczą jest w ogóle wniesienie samego majątku do fundacji takie wniesienie majątku ono będzie tutaj neutralne podatkowo, tak? Więc więc tym również również nie ma się co przejmować. Natomiast warto warto również wspomnieć o sytuacji związanej z likwidacją likwidacją tej fundacji i co w ogóle dzieje się z tym mieniem likwidowanym i jakie to niesie za sobą skutki podatkowe jeżeli zamierza, będziemy w przyszłości taką fundację e, likwidować. E, w przypadku likwidacji no, przychodem e, będzie wartość mienia, która będzie pomniejszona o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub przez fundatorów no i przez wartość podatkową mienia będzie rozumiało się wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów jaka zostałaby przyjęta przez fundatora za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty bezpośrednio przed wniesieniem go do fundacji rodzinnej, nie wyższą niż wartość rynkowa takiego mienia. No i y, y, warto wspomnieć, że y, tej regulacji na samym początku nie było, czyli można by było powiedzieć, że y, przy likwidacji nie mielibyśmy w ogóle prawa do y, pomniejszenia tego przychodu o cokolwiek, więc to należy y, to należy ocenić jak najbardziej y, pozytywnie. Y, jeszcze warto wspomnieć myślę o jednej kwestii, y oczywiście jeżeli mamy do czynienia y mamy do czynienia y z tymi osobami z najbliższej rodziny czy z fundatorem, no to również y likwidacja y nie powinna rodzić y likwidacja fundacji nie powinna rodzić y skutków podatkowych i bardzo ważna y bardzo ważna kwestia te środki, które otrzymujemy z tytułu świadczeń od fundacji rodzinnej, nie podlegają w ogóle pod daninę solidarnościową co jest, myślę, bardzo ważną informacją dlatego, że biorąc pod uwagę korzystne opodatkowanie korzystne opodatkowanie w niektórych sytuacjach te środki, które będą przekazywane na rzecz beneficjentów mogą być spore, no i bardzo ważne jest to, że, że nie ma zastosowania tutaj danina solidarnościowa. Warto jeszcze poruszyć jedną kwestię, mianowicie co w sytuacji, jeżeli na przykład fundatorami będą dwie osoby, na przykład, nie wiem, rodzeństwo, tak, brat i siostra. No wtedy te wszystkie profity dotyczące chociażby zwolnienia z opodatkowania tych świadczeń na rzecz osób najbliższych będzie liczyło się proporcjonalnie. Czyli powiedzmy, nasi bratankowie czy nasze siostrzenice nie będą mogły podlegać pod to zwolnienie w części. W jakiej to my będziemy tak naprawdę tymi fundatorami? Czyli będzie tutaj, jeżeli fundacja będzie założona przez więcej niż jedną osobę, to wypłacając takie świadczenia z tej fundacji, każdorazowo będziemy musieli zwrócić uwagę na to, kto otrzymuje takie świadczenie i można będzie sobie wyobrazić sytuację, w której Część tych osób będzie w ogóle zwolniona z tego podatku na pułapie podatku PIT, a część nie, to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz do podkreślenia. Teraz, podsumowując, podsumowując te wszystkie informacje, które przekazałem. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli fundacja prowadzi działalność, o której na początku wspomniałem nie płaci na bieżąco podatku CIT, podatek jest płacony w momencie wypłaty zysku w postaci świadczeń na rzecz beneficjentów. Jeżeli beneficjentem jest osoba z, zero, z tak zwanej grupy zerowej w stosunku do fundatora, czyli wstępni, stępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym czy macocha, to takie świadczenia dodatkowo zwolnione są z podatku PIT. E, oprócz, tego, e, oprócz tego, jeżeli e, takimi beneficjentami są osoby inne niż przed chwilą wymieniłem, e, trzeba będzie zapłacić jeszcze dodatkowy 15% podatek PIT. Jeżeli fundacja będzie prowadziła działalność inną niż ta, o której powiedziałem na wstępie, czyli inna niż ta, która jest wymieniona w siedmiu punktach, będzie musiała zapłacić na bieżąco 25% podatek CIT, natomiast nie będzie musiała go zapłacić na pułapie już wypłaty takich zysków w postaci świadczeń na rzecz beneficjenta. Natomiast tutaj, znowu, jeżeli beneficjentem jest ta osoba z zerowej grupy, to będziemy w ogóle mieli zwolnienie z podatku PIT. Natomiast jeżeli będzie to osoba spoza tej grupy, no to płacimy ten podatek na y, zasadach y, ogólnych, czyli będzie tutaj 15% podatek PIT. Oprócz tego y, w, po stronie beneficjenta nie, przychód stanowi y, źródło z innych źródeł. Nie ma tutaj żadnej progresji podatkowej. Podatek z tytułu świadczeń wypłacanych przez fundację będzie wynosił 15%. Również nie będziemy mieli tutaj do czynienia z daniną solidarnościową. Oprócz tego, oprócz tego samo wniesienie majątku do fundacji również nie będzie wywoływało tutaj skutków na gruncie podatku dochodowego. Likwidacja będzie wywierała skutki z tym zastrzeżeniem, że będziemy mogli e, przychody uzyskiwane w wyniku likwidacji e, pomniejszyć o e, o te, o wartość podatkową mienia wniesione, wniesionego przez fundatora lub przez fundatorów. Z tym zastrzeżeniem, że zwolnienie przy likwidacji będzie dotyczyło również e, fundatora i beneficjentów z grupy zerowej. Jeżeli chodzi o informacje podatkowe, to na razie na razie to tyle. Widzimy tutaj dość duży potencjał szczególnie w stosunku do osób, które będą w tej grupie zerowej w stosunku do fundatora. Czekamy jeszcze na dalszy rozwój e, prac i na ostateczny kształt tej ustawy, która zostanie uchwalona. E, na pewno będziemy Państwa w przyszłości bombardować informacjami dotyczącymi tej fundacji rodzinnej, bo jest to no, niezwykle ciekawa konstrukcja. I z, jeszcze na koniec zapraszam Państwa bardzo na szkolenie w przyszłym tygodniu już typowo prawne, e, czy, na którym będzie powiedziane, jak w ogóle taką fundację założyć. Z co zawrzeć w tym statucie, jak on powinien być dokładnie stworzony, kto powinien być beneficjentem, kto fundatorem na pewno na te pytania Państwo uzyskają odpowiedź. W linku, przepraszam, w opisie pod nagraniem będzie wskazany adres mailowy do mnie i pewnie do, do kolegi Kamila Wielewickiego. My będziemy się tutaj docelowo zajmować tematom, tematem Fundacji Rodzinnej w naszej kancelarii, więc w razie jakichkolwiek pytań proszę śmiało pisać do nas, na pewno Państwu, Państwu pomożemy. Dziękuję bardzo i i życzę dobrej nocy.